Witam serdecznie na następnej powtórce. Jest ze mną Korps 554 z klanu. Co to za klan jest? Bo to tylko tak widzę. Tak, norweską zagadkę albo szwedzki pociąg włoski. To ma boleć! W takim razie w grę wchodzi. Możesz się podgłośnić na tejście, bo zaczyna się cicho słyszę. A teraz jak? O, lepiej, lepiej, bo kurczę, wiesz co, nie byłoby cię za dobrze słychać. No, rozumiem. Okej. Okay. No to tutaj. No to co to za klan? Jeszcze nie dojechał, jeszcze nie zaczęło, dobrze? Klan to jest, no, 4-5 miesięcy istnieje. CW jest, ESLA to dowódcy tylko mają być poinformowani, jeszcze żadnej grupy nie tworzyliśmy, a CW jest regularnie. O dwie prowincje dziennie walczymy. Wymagania od 8 tieru, 6 tier arta i oczywiście kultura osobista. No fajnie, taki przyzwoity klan, kurczę, czyli już Clone Wars robicie, no, bo tak jest dużo klanów, które nic nie robią, bo mają już 7, 8 nawet, nie? No, ja ci powiem, nauczyłem się na tym, jak dwa klany miałem takie, że po prostu tylko 3 dni zmarnowałem, nie? Dobra, fajnie, że masz żarówkę, już wcześniej widziałem, to jest świetny skill. I tu, o, pierwszy frag już, to trochę, kurczę, już go wcześniej ktoś uszkodził, nie? Tak, trochę go ktoś tam zjechał. I on ci w dupę strzelił, tak? Tak, kurdupelek mnie nie przebił w tyłek. Nie no, czekaj, 99 dostałeś od kogo? Weź człowieku, nie strasz! Właśnie od tej fałki, a teraz uwaga, te 50 z góry mnie nawalę. No, no. No cię leją trochę, ale mało w sumie. Tak, 2 razy po 80 i koniec. No teraz już się zaczęło z bronieniem bazy. 3 hity takie w miarę podobne, nie? No, po 80, 99, 85. Tak, tu wracasz na bazę, bo widać chyba zaczęli jechać na nią, tak? Tak, tutaj planowałem przez chwilę sobie krapować i boczkiem wyjeżdżać, ale no. Te gąski aż takie duże nie są i strzyma magiczny, bo... O ja, nie trafiłeś, ale to jest żarówka, świetna rzecz, nie mówię. No, jeszcze mam naprawę reszta i braterstwo broni na drugim perku mam 80. No, jeszcze fałka z przodu to kurczę jest problem, no. Tak, to mnie aż dziwiło, bo co jak co, ale i trzy takie czołgi powinien spokojnie przebijać. Ale ja ci mówię, Slowek, który ma penetrację lepszą nawet, to jest, dużo daje, nie może się przebić przez fałki z przodu, nie? O, znowu nie trafiłeś, szkoda. Ale to się też tak gra i jestem czy właśnie, strasznie często nie trafia, nie? Dokładnie, on czasami, ja ci powiem, że dla mnie to jest jak love, że normalnie trafię, co jest najśmieszniejsze, nie? A czasami to po prostu chybi 5 razy po drugi, jeśli chyba więcej to PZK potrafi, nie? Ale to nie, ISA 3 nie można porównywać do love'a, co ty? No, love to premium. To jest całkiem inny czołg, co ty? To kurczę jest celne, a to jest niecelne, odwrotnie całkiem. No tutaj nie wiem, czy trafiłem, albo nie trafiłem, albo zostawiłem na resztce KW2. A ty to trafiłeś tego KW2 wcześniej, tak? O, aha, no tak, teraz trafiłeś, bo taki spoiler ma był. Tak. I teraz będzie śmieszna bardzo sytuacja, ponieważ strzelam do KW2, co wyszło? Mam przeczucie, że dało mi się pobić. A, no tak, ale to było go widać, nie? Bo w sumie. No, ale też dziwna dosyć sytuacja, no bo strzelałem do KW2 i trafiłem w panterce w Amoraka. Ale ich tam dużo było, to się zdarza po prostu. No, teraz fałka już, choć to zlałem, bo tutaj widziałem, że się już przedzierają. Zaraz. A, dobra decyzja w sumie. Tigerek zaraz. Dobranoc, a... Tiger musiał paść, bo to jest papier. No niestety. Tu Sizis byłem ostrożny, bo więc OBL-10 potrafi. Tak, on ma mocne działo, a to kurczę, nie wiadomo chyba, że jakie on ma działo w sumie, stokowe czy nie? Ma chyba to najlepsze. Ja nie wiem, bo nie miałem i nie chcę mieć tego. Bo jeszcze zrezygnowałem na SU-152. Tutaj dziwna sytuacja, bo zlały mnie piśniki i VKH,
się zajęli kapowaniem i się przede mną ukryli. Ja już wiedziałem, że zaraz mi tyłek zrobię, kawu piątka dojeżdżała. To zaryzykowałem zaraz. Ktoś się tylko odbił, to już tutaj, no, wyjechałem. No i dobrze, a co teraz będzie, kurczę, jak on zginie? Teraz Isu będzie wkurzany. Bardzo dobrze. I dobrze mu tak. Ja nie mogę, to było świetne. A tutaj też dosłownie na koniec już prawie mi skapowało. No tutaj gąskę zdjęli, ja ładowałem. Ale on, ta fałka była na hita, kurczę, jakby nie uciekła, nie? No, ale niestety. Szkoda. No, ale działo się ładowało, nie? To i z łokcie. No i pięknie, z przodu weszła na szczęście i tu jeszcze mały taran. Tak, Leopard niestety mi uciekł. Gdybym nie miał reloadu, to już bym go zniszczył, a szkoda. Tutaj jest. 50? Bo miałem ping mi. O, podchodzi. A fajnie zdriftował, nie? Kurczę, zajebiście. No i to, ten drift to jest największa zaleta. Nawet nie wiem, czy T50 kreska 2, bo T50 ma lepszą zwrotność. No, to jest fakt. T50 dwójkę mam. Jakoś mi się gorzej niż kiedyś gra. A, ale mówisz o różnicy między T50, tak? Tak. T50 za to teraz to jest... To nie jest... To jest baletnica po prostu, nie? Tak, no to jest najlepszy do driftowania. Tutaj wyjechał. O, super. Następny kill i tu KW5 w sumie została, nie? Bo tak, kurczę, Hummel to pewnie na kapie siedzi. Tak, KW5 Wingspota chciałem. No, i chyba wycelowałem dobrze. O, i tutaj ciekawe co. No nie trafiłeś Wingspota nawet, kurczę, ale weszło. O, T50. T50 stara, normalna. Tyłkiem obrócona. Tutaj błąd duży. Jeszcze cię ktoś bije, to KW5 cię zbił. Tak, tutaj będzie naprawdę fajna rzecz. Skontowałem się. W tą beczkę, tylko nie trafiłeś w beczkę wcześniej, a tu teraz w beczkę, nie? O, ale to w beczkę celuj następnym razem, to mogłeś mieć okazję w beczkę trafić. No, niestety nie zdążyłem te 29, to się zatrzymało. No, może stresu trochę, nie, kurczę, ale dobra. Ten Gacek to był też Polak, to napisałem tak śmiesznie, bo załatwiliśmy razem w tej chwili 11, potem 12. Polak potrafi, napisałem, nie? Aha. Co cię podświetlił? Coś chyba, na pewno Hummel? Tak, Hummel, ale co mnie zdziwiło, bo dosyć daleko. A po co w tą kamienicę tu wjeżdżasz, że te, to można było wyrobić przecież? Wiem, ale ja tutaj właśnie nie byłem pewien, którą drogą jechać, żeby go zaskoczyć. A, no chyba, że tak. 9 pocisków zostało. 13%. Tak, właśnie miałem powiedzieć. 13%. No i tutaj już szybka akcja. Nawet chyba nie do końca skupiłem celownik. Hummel podświetlony. Pan patrzy! Ledwo się obrócił. Ładnie, no nie było wycelowane do końca, tak. Ja sobie tu zrobię podgląd swobodny, bo tu już nie leci. Fajnie. No i co, jakie wrażenia po bitwie? Była to moja chyba najlepsza bitwa przez chwilę, bo był to mój rekord expa. W tej chwili to 2000 dostałem na IC3 z premką, ale... No, bardzo dobrze wspominam tą bitwę, bo rekord fragów tam zaliczyłem. O, ładnie. Ja mam problem z rekordem fragów, tylko 8 mam, kurde, i to jeszcze na starym czołgu. Bardzo. Dobra, a ten... tutaj mi wysłałeś screenshota do rekordu, nie? Tak, wysłałem. No, to ja oczywiście dam linka do photobooket, bo inaczej tam nie umiem. Chyba, że mi polecisz jakiś tam... Ale w YouTube to i tak, kurczę, nie da się BB Code wstawiać, więc będzie link tylko. A wiesz co, ale może mów, ale w jakim programie montujesz? Screenshoty? Znaczy ogólnie film? Także dla ciekawości, kto nie wie, to nakręcam we Frapsie kupionym, a konwertuję do formatu MKV, bo to jest to format HD.
Jeżeli Full HD najlepiej, bo ja mam HD, Full HD nie. Do HD się konwertuje, format faktory, no na no, KV już powiedziałem. I ustawiam sobie na 5000 bitrate i no 20 FPS mam frapsa ustawionego, najlepiej. Bo 20 więcej nie trzeba do filmu w sumie. A na starej karcie graficznej mi się cięła gra powyżej 20 FPS-ów, jak ustawiałem na frapsie. A już nie chcę zmieniać. No dobra, to subskrybujcie, komentujcie oczywiście. No i tam oczywiście Korps chciałby wiedzieć, jak bitwa się podobała, nie? No bardzo, bardzo. No, no. No to pozdrawiam, tyle.